Podcast napędza Biuro Tłumaczeń Duna. Przetłumaczę. Podcast o tłumaczach, tłumaczeniach i językach. Oto kolejny odcinek podcastu Przetłumaczę. Nazywam się Kacper Wawrzak i z przyjemnością zapraszam na rozmowę z Izabelą Mikrut, która zabierze nas do krainy bajek. Jak zostać bajkopisarzem? Skąd autorka czerpie pomysły na bajki, które codziennie umieszcza w sieci? Czy bajka musi mieć morał? Posłuchajcie. Dzień dobry, z tej strony Iza Mikrut, oświetleniowiec i bajkopisarz. Droga Izo, dziękuję serdecznie za przyjęcie zaproszenia do naszego podcastu. Spotykamy się po to, żeby porozmawiać o pewnej wiekowej, starej formie literackiej. Ta forma literacka to bajka. Czy na samym wstępie moglibyśmy to uporządkować? Czym jest bajka? Zależy, czym jest bajka w ogóle, czy czym jest bajka dla mnie. Bo dla mnie bajka to jest rodzaj wytchnienia, ucieczki, odpoczynku, szansa na relaks, szansa na przeniesienie się do świata wyobraźni i na przeżywanie przygód, których tak naprawdę nie mogłabym przeżywać w prawdziwym świecie. A jakie stawia ograniczenia sama forma bajki? Szczerze mówiąc, żadnych. To znaczy bajka jest takim cudownym gatunkiem, który pozwala mi absolutnie na wszystko. Jeżeli mam ochotę pisać tekst rymowany, to napiszę tekst rymowany. Jeżeli on będzie musiał mieć równą liczbę sylab w każdym wersie, to będzie miał. Ale jeżeli zechce mi się ten rytm połamać, to wtedy bajka może być dokładnie taka, jak chcę. Dokładnie taka, jaką sobie zaplanuję. Może to być bajka w formie opowiadania, może to być bajka w formie historii na dobranoc. Wszystko zależy ode mnie. Tak naprawdę jest to pełna swoboda, pełna wolność dla mnie, więc no, wymarzony gatunek. Wymarzony gatunek. A co z tym, co wielu z nas na pewno kojarzy się z bajką taką tradycyjną, tą bajką, do której przywykliśmy, rymowaną od Tuwima, od Brzechwy? Mam na myśli puentę, mam na myśli morał. Czy to jest obowiązkowe? Morał jako taki może nie, bardziej puenta. Może to stąd się wzięło, że ja jestem pierwotnie satyrykiem, nie bajkopisarzem. Zaczynałam od tekstów satyrycznych i wymyślałam na początku teksty, które mogłam przedstawić sobie w kabarecie na scenie, też rymowanej, stąd się też wywodzą moje bajki. Na pewno puenta jest bardzo ważna. Puenta, czyli jakieś zamknięcie historii, jakieś powiedzenie czegoś, czego nikt słuchaczy nie mógłby sobie wyobrazić. Jakaś forma zaskoczenia tego słuchacza. Nie lubię natomiast bajek z morałem. Nie chcę, żeby bajki pouczały, bo wydaje mi się, że to jest nudne. Tak naprawdę, jeżeli my jako dorośli sięgamy po książki dla rozrywki, to nie szukamy w nich czegoś, co mogłoby nas nauczyć, pouczyć. Nie szukamy żadnych morałów i żadnych sposobów na życie, przynajmniej no, nie w tak dużym stopniu, jak nam się wydaje, że trzeba uczyć dzieci. I myślę, że bajka przede wszystkim nie może zanudzać. Musi być ciekawa, a żeby była ciekawa, to powinna wprowadzać taki element zaskoczenia, pokazywać coś, czego nie bylibyśmy sobie w stanie sami wymyślić. I co to może być takiego na przykład? Czy chodzi tutaj o właściwie naszą wyobraźnię i te granice, czy też brak granic, gdzie najczęściej skręcają te puenty? W moich bajkach tak naprawdę chodzi najbardziej o rozśmieszanie czytelników i odbiorców, czytelników czy słuchaczy, bo przecież rodzice mogą czytać te bajki swoim dzieciom. Zależy mi na tym, żeby bawili się przy nich wszyscy, i dorośli, i dzieci, żeby te bajki niosły radość każdej grupie wiekowej tak naprawdę. Nie chcę, żeby się nudzili rodzice czytający bajki swoim dzieciom i nie chcę, żeby te dzieci miały poczucie, że o, ktoś się wywyższa, ktoś im pokazuje, co mają robić, jak się mają zachowywać. To byłoby nudne. A co do kierunku, w jakim ma iść puenta, tak naprawdę ja tego nigdy nie wiem. To znaczy, wiem, że moim celem jest śmiech, rozśmieszanie, ale to, gdzie skręcą moi bohaterowie, to okazuje się dopiero w trakcie pisania. I tak naprawdę nie mam nigdy zaplanowanego kierunku bajki. Po prostu pozwalam postaciom robić, co chcą. I tylko podążam za nimi i sprawdzam, czym tym razem mnie zaskoczą. Poczucie humoru to taki grunt często grząski. Co śmieszy twoich odbiorców, twoich czytelników? Szczerze mówiąc, mam nadzieję, że śmieszy ich to samo, co mnie. To znaczy, kiedy pojawia się jakiś element niepasujący do świata stworzonego, jakiś element inny niż w zwyczajnej rzeczywistości. No ja zwykle piszę bajki albo o zwierzętach, albo o jakichś dziwnych postaciach. I
śmiech bazuje tutaj troszeczkę na absurdzie. Jest uniwersalny, mam nadzieję przynajmniej, że jest uniwersalny. Nie jest śmiechem wywyższającym się, nie jest takim śmiechem okrutnym czy szyderczym. Jest to śmiech łączący. I to łączący zarówno dzieci, jak i dorosłych, zarówno odbiorców, którzy lubią bajki, jak i odbiorców, którzy wcale nie mieli ochoty ich czytać, tylko trafili sobie przypadkiem i coś im wpadło w oko, coś ich zainteresowało i postanowili ze mną zostać. No a jeżeli już rozmawiamy o odbiorcy, to mi kojarzy się tutaj z każdym odbiorcą jakiś wspólny język wypadałoby znaleźć. No i mówisz o dzieciakach, a mówisz też o ich rodzicach, do których fajnie będzie puścić oczko, a operujesz tylko jednym językiem i musisz gdzieś znaleźć ten złoty środek. Powiedz mi, jak testujesz, nie wiem, jak myślisz o języku jako o narzędziu? Czy jesteś tutaj ostrożna, czy działasz faktycznie jakoś odruchowo? Absolutnie nie jestem ostrożna. To znaczy bardzo, bardzo mnie irytuje, kiedy ktoś w bajkach dla dzieci próbuje zdrabniać, dziubdziać z tych dzieci, mówić do nich tak jak do małych piesków czy kotków. Bo uważam, że dziecko jest tak samo ważnym odbiorcą jak dorosły. Jeżeli mówimy do dziecka, to powinniśmy mu stawiać poprzeczkę troszeczkę wyżej niż uważamy, że jest w stanie dosięgnąć. I tak naprawdę mówienie do dziecka zwyczajnym językiem, naturalnym, swobodnym, wywoła lepsze wrażenie, da lepszy efekt niż próbowanie na siłę dostosowania tego języka do najmłodszych, czy do tego, jakie mamy wyobrażenie o języku najmłodszych. To się nigdy nie uda. Jeżeli jest się naturalnym i swobodnym, to można trafić wtedy do wszystkich. Taką mam nadzieję przynajmniej. Oczywiście, że staram się nie używać jakichś bardzo dziwnych zwrotów, napuszonych słów, które trzeba sprawdzać w słowniku, które dorośli musieliby sprawdzać w słowniku. Staram się pisać tak, jak się mówi, jak najbardziej normalnie. I staram się też, żeby te teksty łatwo się czytało. To znaczy, żeby każdy zwykły rodzic, który nie jest lektorem, zawodowym aktorem, który nie pracował ze słowem, był w stanie przeczytać swojemu dziecku na dobranoc. Czyli bez takich klasycznych łamaczy językowych? Zdarzają się czasami, ale to są celowe bajki. Wtedy celowe zabiegi, celowe bajki i wtedy ostrzegam. O, ta bajka będzie miała dużo szyczy, ta bajka będzie miała dużo ry. No, ale to już są takie zabawy raz na jakiś czas. Myślę, że odniesienie do naszych klasyków, do Tuwima, do Brzechwy, ciągnie się za tobą pewnie cały czas w rozmowach. Jeżeli ktokolwiek rozpytuje cię o to, jak piszesz swoje bajki, na pewno pada też pytanie o to, czy w dzieciństwie słuchałaś tych klasyków, czy teraz masz je gdzieś z tyłu głowy. Powiedz, jaki jest twój stosunek do nich i co cię łączy i jak się odnosisz do tych dwóch klasyków, o których wspomniałem. Ja się bardzo cieszę, że to pytanie padło i tutaj do tych dwóch klasyków dodałabym całą listę kolejnych, ponieważ jak już mówiłam na początku, bardzo interesowałam się i do tej pory się bardzo interesuję satyrą. W pewnym momencie odkryłam, że praktycznie wszyscy satyrycy, których czytam, których podziwiam i których cenię, w tym między innymi Tuwim i Brzechwa, których po latach zaczęłam czytać jako satyryków, twórców dla dorosłych, wszyscy mają mniej lub bardziej udane epizody z twórczości dla dzieci. I tutaj mówię też o Antonim Marianowiczu, o Marianie Załuckim, czy o Ludwiku Jerzym Kernie. W pewnym momencie, no chyba po 20 roku życia, zaczęłam sprawdzać ich działania w dziedzinie twórczości dla dzieci, rymowanej twórczości dla dzieci. I okazało się, że tak naprawdę bycie satyrykiem mocno wiąże się z próbami pisania w ramach bajkopisarstwa, czy w ramach tworzenia dla dzieci. I właśnie dzięki temu odkryciu, może to dla innych jest oczywistość, dla mnie to było bardzo dziwne odkrycie, dzięki temu odkryciu postanowiłam spróbować swoich sił w twórczości dla dzieci. I to była jedna droga dotarcia jakby do tego, co teraz robię, do tego, czym się teraz zajmuję, co prawda nie zawodowo, ale dość mocno w swoim życiu twórczym. I myślę, że gdyby nie Tuwim, Brzechwa, Kern, Groński, Załucki i tak dalej, to nie zainteresowałabym się twórczością dla dzieci. Nie było to jakoś nigdy w sferze moich ambicji pisarskich, a jednak spróbowałam, okazało się to świetnym sposobem na rozwijanie wyobraźni i świetnym sposobem na uruchamianie kreatywności, bo z tym jest zawsze problem, prawda? Kiedy ktoś powie, że tematy leżą na ulicy. Owszem, leżą, tylko trzeba się nauczyć je znajdować. No i właśnie dla mnie tym
tą lekcją znajdowania tematów było uważne studiowanie satyryków, którzy pisali też dla dzieci. Także Tuwim, Brzechwa, ci wszyscy twórcy gdzieś mi tam grali w tyle głowy, kiedy zaczynałam pisać. Oczywiście wiadomo, że nie wiedziałam, że nie doścignę ich, nie będę tak pisać aż tak dobrze, ale stwierdziłam, że muszę przynajmniej spróbować. Ja znam tylko Tuwima i Brzechwę, przyznam się. Słuchaj, ja też myślałam, że znam tylko Tuwima i Brzechwę. I tak naprawdę, kiedy jako dorosła zaczęłam sięgać po tych innych twórców, po ich twórczość dla dzieci, to ze zdumieniem odkryłam, że ja te książeczki znam, pamiętam, że rodzice mnie czytali w dzieciństwie, że to wszystko gdzieś już znam, czasami nawet na pamięć, tylko nie kojarzyłam ich autorów. I to było też dosyć zaskakujące. Natomiast jeszcze tutaj muszę nawiązać do jednej ważnej ścieżki, która mnie popchnęła w stronę pisania bajek. To znaczy do bajek, które pisał mój tata. Bo kiedy ja byłam dzieckiem, takim, nie wiem, 3-4-letnim szkrabem, to zawsze, kiedy mój tata szedł rano do pracy, zostawiał w skrzynce na listy specjalnie napisaną dla mnie bajkę. Chyba codziennie nawet, tak to pamiętam przynajmniej. Bajkę rymowaną, bajkę o jakimś zwierzęciu. Świetne były te bajki, oczywiście żadna się nie zachowała, bo tata jest w pewnym momencie wszystkie wyrzucił albo spalił, nie pamiętam. O nie. No właśnie, też żałowałam po latach. I zawsze pisał dla mnie bajkę, zostawiał ją w skrzynce na listy i kiedy ja szłam z mamą po zakupy, to odkrywałam, że jest w skrzynce dla mnie list. Potem było uroczyste czytanie tej bajki, czasami nagrywanie też na jakieś magnetofony, sprzęty, nagrywanie na głosy, bo tata pisał ją z refrenami, tak żebym mogła ja jako dziecko powtarzać jakieś frazy. Strasznie mnie to bawiło. I to była druga droga, która doprowadziła mnie do pisania dla dzieci. Bo zrozumiałam, że nie tylko Brzechwa, nie tylko Tuwim, nie tylko Marianowicz i ci inni, ale przecież skoro mój tata pisał, to znaczy, że ja też sobie muszę poradzić. Było to odkrycie, jak miałam ponad 20 lat, więc może troszeczkę późno, może troszeczkę dziwne, że dopiero wtedy to do mnie dotarło, ale przynajmniej spróbowałam i tak się zaczęło. No, myślę, że to naprawdę było może głęboko, ale bardzo wyraźnie naznaczone wspomnienie, które wróciło po prostu po latach i świetnie się składa. Zresztą myślę, że masz naturalny talent, a to faktycznie często bierze się przecież od naszych rodziców, od naszych dziadków. Ale ten naturalny talent to nie do końca tak. To znaczy talent może i owszem, nie mówię, że w moim przypadku, ale w ogóle, ale talent niepoparty ciężką pracą, ciężkimi długimi ćwiczeniami nie ma szans się rozwinąć. Znaczy ja się bardzo długo uczyłam, jak budować rymy, jak tworzyć, jak podpatrywałam tych satyryków, jak oni konstruowali swoje opowieści, co robili, żeby to było śmieszne, co mnie z tym śmieszy do dzisiaj. I tak samo było z bajkopisarzami. I dopiero takie żmudne ćwiczenia, męczące strasznie, pozwoliły mi w pewnym momencie wejść w ten świat bajkowy i pisać tak, że jestem w stanie powiedzieć, że no, nie jest to do końca grafomania. Ale najlepiej mieć te dwie rzeczy, czyli chęć do regularnej pracy, do regularnego ćwiczenia, taką wytrwałość, ale to wszystko gdzieś na takiej podstawie, która zwana bywa talentem naturalnym, gdzieś tam, który w nas siedzi. A ja zupełnie nie mam wytrwałości. No a tu świetnie, że tak mówisz, bo właśnie chciałbym wkroczyć w ten temat wytrwałości. Ja wiem, że masz wytrwałość, bo codziennie na Facebooku, bądź prawie codziennie na Facebooku pojawia się bajka i ktoś, kto nie jest wytrwały, nie byłby w stanie czegoś takiego zrobić. Proszę, wytłumacz się z tego, powiedz, jak to się zaczęło, jak szłaś tak no, przez te już ładnych parę lat, przez każdy dzień z myślą, no muszę na jutro coś wymyślić, wykombinować, albo muszę jeszcze na dzisiaj coś wykombinować, kolejna bajka. O czym by tu dzisiaj? To na dzisiaj. Właśnie bajki powstają z dnia na dzień i to nie ma, bardzo rzadko się zdarza, że mam jakiś zapas i mogę dodawać bajki bez zastanawiania się nad tym, co dodam. Jak to się zaczęło? No w momencie, kiedy stwierdziłam, że może spróbować pisać te bajki dla dzieci, uznałam, że nie chcę mi się pisać do szuflady. Ja jestem generalnie leniwa, muszę mieć od razu czytelników, muszę mieć od razu odbiór. Nie mówię, że poklask, ale jakieś odbicie. No a ile rodzina może wytrzymać czytanie takich bajek? No, trzeba było ich jakoś odciążyć. I tak powstał profil z bajkami, które miałam zamiar dodawać codziennie właśnie ze względu na tę historię z moim tatą, który pisał mi codziennie bajki. Ale nie wytrzymałabym, tak szczerze mówiąc.
przy 10. bajce, pamiętam, miałam taki kryzys, stwierdziłam, że nigdy już więcej nic nie napiszę, nie chcę żadnej bajki i w ogóle nie mogę patrzeć na bajki i po co mi to wszystko. Miałam wtedy ochotę wielką zamknąć profil, zrobić sobie przerwę, no ale wiedziałam, że jeżeli zrobię sobie jeden dzień przerwy, to zrobię sobie drugi dzień przerwy, trzeci dzień i tak już do końca. I nagle się okazało, że przekroczenie, przejście tego kryzysu, znalezienie sposobu na zmuszenie się do wymyślenia bajki słabszej, ale jednak, żeby ta bajka się znalazła, otworzyło mnie na tworzenie regularne. Nagle się okazało, że nie mam już problemu z wymyślaniem tematów do bajek, czy z wymyślaniem samych bajek. Zaczyna mnie to coraz bardziej bawić. I udało mi się tak pierwsze kilka miesięcy przetrwać, a potem to już pojawił się szantaż. To znaczy raz, że pojawili się czytelnicy, którzy oczekiwali bajek i chcieli ich ode mnie. Dwa, że wiedziałam, że jeżeli w ten sposób dostarczę rodzicom bajek do czytania swoim pociechom, to na pewno nie będą mieli wymówki, że nie mają im co czytać, a czytanie dzieciom regularnie jest bardzo ważne i tutaj nie chcę zabrzmieć jak jakiś mentor, ale po prostu no wiem, że moi rodzice mnie czytali codziennie, ja teraz nie mam problemów z wyobraźnią, więc z tego życzę wszystkim dzieciakom, niezależnie od tego, co uwielbiają, gry na komputerze czy cokolwiek innego. Po prostu takie czytanie maluchom codziennie, nawet jeżeli wydaje się, że one jeszcze nic nie rozumieją, zaprocentuje w przyszłości. I sprawdziłam to na sobie i po prostu wiem, że warto. Więc chciałam podsunąć rodzicom bajki, które będą mieli dostępne na wyciągnięcie ręki. No, przy zwykłym przeglądaniu Facebooka, no, przecież lektura tych bajek nie zabiera zbyt dużo czasu, bo to są teksty krótkie. I trwało to jakiś czas regularnie, tak? Czy były jakieś przerwy dłuższe? Nie było żadnej przerwy, bo kiedy już miałam zrobić sobie przerwę, to trafiłam do teatru i bardzo chciałam zostać oświetleniowcem. Po prostu zobaczyłam, że to jest praca moich marzeń, która absolutnie nie wiąże się z niczym, co wcześniej robiłam. I dowiedziałam się wtedy w tymże teatrze, w którym jestem od 12 lat i w którym w tej chwili udzielam tego wywiadu, że owszem, mogę się nauczyć być oświetleniowcem, ale jeżeli przestanę pisać bajki, to natychmiast zostanę z niego wyrzucona. No i wtedy to była motywacja na pisanie następnych 10 bajek. A później zrobiłam sobie po paru latach przerwę. No już kiedy tam była bajka numer 1000 ileś, stwierdziłam, że zaczyna mnie to męczyć, zaczynam się powtarzać, czy tam nie robię już nic odkrywczego. Chyba na agrafce, która urodziła dziecko, wyczerpała mi się kreatywność absolutnie, bo ile można było wymyślać. Tak, tam była taka bajka, że pewna agrafka urodziła syna z podłaconego drutu i ten syn marzył o wielkich czynach, na przykład o spotykaniu mamutów. Tak, jakoś tak się zaczynała ta bajka, ale potem stwierdziłam, że ja już tego nie przeskoczę, że osiągnęłam jakiś moment krytyczny, ale już tak bardzo krytyczny i że nie chcę już tego robić. Odłożyłam to chyba na 2 czy 3 lata i potem wróciłam znowu do zabawy z bajkami, bo to jednak jest przyjemne i bardzo rozwija wyobraźnię. No i świetnie. Z tego, co widziałem na Facebooku, można zamówić sobie taką bajkę u ciebie. Powiedz, no, czy faktycznie to się zdarza? Może jakieś ciekawostki, jakieś najdziwniejsze zamówienia, jakie dostałaś? Oczywiście, że można zamówić sobie bajkę. Jeżeli ktoś ma ochotę na bajkę, ktoś ma ulubione zwierzątko albo ulubioną sytuację, albo cokolwiek, no jakikolwiek pomysł, który by chciał, to wystarczy, że o tym napisze i dostanie bajkę. No, wielkiej filozofii w tym nie ma. Nie sądzę, żeby tam... Tak, szukam teraz w pamięci, czy było coś takiego bardzo, bardzo twórczego, ale chyba nie. Chyba raczej zamówień może były bardzo naturalne bajki, bo każdy mówił, ja chcę bajkę o kocie, ja chcę bajkę o hipopotamie i tyle. Natomiast robiliśmy kiedyś też na Facebooku z czytelnikami taką zabawę, że czytelnicy prosili swoje dzieci... Dorośli ludzie korzystający z Facebooka prosili swoje dzieci, żeby coś narysowały, opowiedziały o swoim ulubionym bohaterze albo o swojej ulubionej maskotce i na podstawie tego pisaliśmy bajki. To znaczy ja pisałam bajki, oni dostarczali mi rysunki czy prace, wykrajanki albo ludziki z plasteliny swoich dzieci i z tego cały cykl bajkowy. Tak, to zdarzały się takie. Super, że wspomniałaś o tym, jak ilustrować to, co dzieje się w tej warstwie słownej, bo bardzo interesuje mnie to, jak twoje bajki
są ilustrowane. Przy okazji może wspomniałabyś nieco o twoich wydawnictwach papierowych? Ja tak naprawdę mam bardzo mały wpływ na to, jak moje bajki są ilustrowane. To znaczy czasami dostaję z wydawnictw propozycje ilustratorów jeszcze przed przystąpieniem do składania całej książeczki. Mhm. Bardziej to myślę, że ja mam wpływ na ilustratorów przez to, że narzucam im jakiś świat, który muszą zobrazować. No ale raczej tutaj nie mam wielkiej możliwości oddziaływania na nic innej niż teksty bezpośrednio. A masz swoje ulubione postaci, jeżeli chodzi o tę warstwę graficzną, twoje postaci, które zostały zobrazowane przez kogoś innego? To na pewno jest ciotka z książki A moja ciotka. Chociaż tutaj zupełnie odbiegamy od tekstów, które znajdują się na Facebooku, bo A moja ciotka to jest pierwszy w moim życiu zbiór opowiadań, a nie bajek rymowanych. No ale tam bodajże Kasia Nowowiejska stworzyła postać, która naprawdę uruchamia wyobraźnię. I myślę, że wiele dzieci będzie mogło stwierdzić, że to tak wygląda ich ciotka, że mają gdzieś taką szaloną ciotkę, którą Kasia narysowała. Powiedz jeszcze więcej o tych rzeczach, które możemy znaleźć na półkach księgarni twojego autorstwa. Ha! To najtrudniejsze chyba pytanie. Czy ja pamiętam, co wydałam? Na pewno jest cała seria w naszej księgarni książeczek obrazkowych, takich wielkich picture booków kartonowych. Opowiem ci, mamo, co robią konie, opowiem ci, mamo, co robią narzędzia, co się zdarzyło w piórniku. To są takie książki wielkoformatowe i obrazkowe, w których jest jedna rymowanka, zadania interaktywne dla dzieci. Na pewno wielkim sentymentem darzę książkę, której już chyba się nie da nigdzie znaleźć, ale powstała z pierwszych bajek publikowanych na Facebooku, to jest Słonie na pontonie. Też ze świetnymi ilustracjami Jacka Siódmaka. Kalendarz ze słoniami, który wtedy powstał, do tej pory mam nad biurkiem. To był 2013 rok, stąd to pamiętam. No, wielkim wydarzeniem dla mnie były strasznie trudne wierszyki, do których została dołączona płyta. Tutaj były wierszyki, bajki logopedyczne. I dołączona do nich została płyta, na której te bajki czyta Maciej Sztur. Więc to było wielkie przeżycie. Co prawda oczywiście nie doszło do żadnego spotkania, do żadnej interakcji między nami, no ale zawsze jakaś miła pamiątka. Natomiast na Facebooku teraz mi się skojarzyło. Robiliśmy też tak w czasie pandemii, to znaczy w pierwszych miesiącach pandemii robiliśmy taką akcję, że pisałam bajki dla różnych aktorów, znajomych, którzy chcieli czytać. Każdy czytał sobie jedną bajkę i wrzucaliśmy je jako takie drobiazgi do odsłuchania dla dzieciaków. To też myślę, że warto to zaznaczyć, chociaż nie zostało w żaden sposób opublikowane. Dobrze, na koniec może zadam takie pytanie nieco poważne. Ta rozmowa przebiegła nam w naprawdę bajkowym klimacie, bardzo lekkim, a powiedz, czy na te tematy trudniejsze, na te tematy współczesne, które wszędzie wokół nas, czy jest miejsce w bajkach na te poważne sprawy? Uważam, że jest, ale nic na siłę. To znaczy, zastanawia mnie zawsze sens tworzenia czegoś takiego, co teraz jest modne, czyli tak zwanych bajek terapeutycznych. Oczywiście nie kwestionuję, że znajdą swoje miejsce na rynku. Są też, myślę, potrzebne. Ale z drugiej strony pytanie, czy my jako dorośli mamy ochotę zawsze czytać o wojnie, chorobach, nieszczęściach i tak dalej? Czy czasami mamy ochotę sięgnąć po jakiś lekki romans, kryminał, coś, co nas rozbawi? Nie chcę, żeby dzieci miały do wyboru tylko bajki albo pouczające, czyli takie z morałem, albo bajki, które mówią, co się dzieje na świecie. Chcę też dawać im odskocznie i stąd ja uciekam w świat, uciekam faktycznie, nie boję się tego słowa, uciekam w świat zwierzątek, które mają jakieś różne dziwne pomysły, zachowują się jak ludzie, popełniają błędy, mają swoje wady i przez to rozśpieszają, ale niekoniecznie muszą przeżywać to, co przeżywają ludzie w prawdziwym życiu. Wydaje mi się, że też jest potrzebny taki zestaw bajek, które pozwolą zupełnie oderwać się od tego, co dzieje się na co dzień. I takie coś staram się tworzyć. Znaczy, jeżeli gdzieś w bajkach poruszam jakiś temat współczesny, to raczej po to, żeby pokazać jego absurdalną stronę.
raczej nie po to, żeby wytłumaczyć, słuchaj, jest tak, jest wojna, ludzie na siebie napadają, coś takiego. Nie, od tego bardzo stronię i bardzo bym jako czytelnik nie chciała z czymś takim się spotykać, bo jednak do lektury takich bajek potrzebne jest osobne przygotowanie, potrzebna jest jakaś rozmowa z dzieckiem, czas na taką rozmowę, a moje bajki z Facebooka są tak naprawdę bajkami pięciominutowymi, są po to, żeby przeczytać, pośmiać się i pójść dalej, żeby nie musieć spędzać długich godzin na wyjaśnianiu, dlaczego w bajce na przykład rodzice się rozwodzą, albo dlaczego mówi się o czymś smutnym, czymś złym. Ja w ogóle jako dziecko nie cierpiałam bajek, które kazały mi płakać. No przecież jeżeli tam było o psie, który jeździł koleją i ten pies gdzieś tam umierał, to ja stwierdziłam, że tej bajki już nigdy w życiu nie przeczytam. No, czytałam mnóstwo rzeczy, ale te, które kazały mi się smucić, te, które były takie strasznie wzruszające albo jakieś ponure, odstawiałam. No. I myślę, że ten trop, te wybory czytelnicze pozostały mi do dzisiaj. Wiem, że są autorzy, którzy specjalizują się w takich bajkach wyjaśniających świat. Natomiast myślę, że ja nie muszę z nimi konkurować. Mogę robić swojej niszy, tej absurdalnej. No i tych z Państwa, drodzy słuchacze, tych z Was, rodziców, dzieci, czy też po prostu dużych dzieci, które chciałyby się na chwilę pośmiać, chciałyby się rozweselić. Zapraszamy razem z Izą oczywiście na Facebooka, facebook.com/bajki.iza.mikrut. Tobie, Izo, serdecznie, serdecznie dziękuję za przemiłą rozmowę. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie. No i życzę Ci wszystkiego dobrego, samych udanych bajek, samych trafionych puent, no i również żebyś zrealizowała swoje wszystkie marzenia zawodowe tak na tym polu poezji, jak i na polu realizacji światła. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję. Pozostaje mi tylko podziękować Wam wszystkim za uwagę i zaprosić do wysłuchania kolejnych odcinków podcastu Przetłumaczę. Do usłyszenia.